Hej, cześć, siemanko ludziska, witam was w 33 odcinku z Seizerem w Gothic edycji rozszerzona. No i w tym odcinku właśnie wybierzemy się do Górskiej Fortecy, tam już mamy golema, więc na sam początek musimy zażyć wywale siły, ponieważ właśnie jakbyśmy nie zażyli, to no, nie moglibyśmy mu zadać wyrażeń. A więc byłoby też słabo. Okej, 500 doświadczenia za takiego golema. Niestety nam zrzuciło łuk, a więc tym jest woda. A jakieś gole się będę musiał wrzucić przez tam. Krótki łuk, no nic innej gole się łukę możemy nosić, a więc trochę słabo. Ale nie mamy tutaj innego wywaju, chyba że mamy w sumie wywaj zwinności, a więc też mogę wyciąć w sumie i wrzucić z powietrzem ten bliżej. Okej, i teraz mamy tutaj jeszcze, z tego co widzę, białego wilka, więc... I tych białych wilków jednak troszeczkę można znaleźć na tej mapie. To nie jest tak, że jest tylko jeden właśnie biały wilk. I tego właśnie białego wilka musimy znaleźć i zabić. Z tego co widać właśnie jest ich całkiem sporo na tej mapie. W kolonii właśnie. Ale tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy, a więc tam mamy dalej właśnie... tu mam Diagrot jeszcze, bym pominął. A Diagrot to wiadomo, jest... roślinką rzadką. Dobra, tam w oddali mamy jeszcze krucze ziele, a więc spoko. Czyściutko podbijamy oczywiście. Górskie ziele, jeszcze tutaj mamy jakieś płonne ziele. Jakieś takie właśnie podstawowe zioła. Nie wiem, tutaj już chyba nic nie ma, więc idziemy do tej Górskiej Fortecy. Myślę, że tam stoczymy sobie pojedynek z... Na pewno będziemy musieli właśnie stoczyć pojedynki z... no z... Harpiami, a więc... Harpie to są takie wkurzające potworki. Latające i które takie odgłosy no po prostu oddają, że koniec, że no jedyne na co po prostu jak z nimi walczę, to chyba zatyczki normalnie czasami by się przydały, bo tak się dają, że koniec. Mamy tutaj Serafis jeszcze, no i są hajpie. Poszalała Hebia. Poszalała Hebia. No dobra. Jest normalnie, a więc nie możemy wybrać. O, teraz jakoś się udało. Z tą oszalałą jest stoczko. To jest chyba coś w rodzaju właśnie stoczka. A więc sobie wysłabiam. Jak ją właśnie zabijałem, to już będzie z górki. No, proszę o hype, z hype nic nie wypada z tego co widzę, więc trochę słabo. Mamy tam jeszcze krucze ziele, które pominałem. I dostaliśmy siłę, czyli to też na pewno był boss jakiś. Podczas eksploracji Górskiej Fortecy z Lesterem miałem nieprzyjemność stoczyć walkę z
rozwścieczoną harpią. Nie dość, że wojownicza, to silna i wyjątkowo odporna na ataki. Tutaj jedna już do nas leci. A gdzie się podziały tamte pozostałe? Jeszcze musimy się uleczyć. Teraz nam pozostały tylko takie 50, a więc 50-kami, no musimy się strasznie długo leczyć. Trochę słabo, ale... ale jakoś damy radę. Poza tym już prawie wyczyściliśmy całą kolonię, a więc niewiele nam zostało do zwiedzenia. No, jak miałem jakieś topoje. Już się przebieramy. Okej. Uff. Daliśmy radę. Oczywiście się uzdrowimy. Nie ma co. Mamy piwko. Kolejne piwko. Wyszczerbiony topołek, mamy napój też. Napój chyba właśnie mi się wydaje, że doda nam do życia. Tak. No to fajnie w sumie. A ten do zręczności z tego co mi się wydaje. Mamy zręczności, to chwila. Nie no, do zręczności muszę mieć. Jeden na pewno. Mamy tutaj kilka nawet napoi, a więc... no tak, fajnie. Takie coś, tutaj takie skarby znajdujemy, a więc spoko. Ciekawe, czy w każdym właśnie takim miejscu jest coś takiego dodane, bo... no najpierw właśnie znaleźliśmy jakieś tam ukryte skarby w... w swojej cytadeli, teraz tutaj. I tutaj musimy dźwignią uruchomić. No, tam będziemy chyba mieli szkielety, z tego co pamiętam. No tak. Uciekaj! Najpierw jednego, teraz zajmiemy się tym drugim. Nie wszystkie najac oczywiście. Okej, daliśmy radę na spokojnie, myślę. No i też tutaj właśnie nie będę brał dokumentów. Mamy tutaj klucz. A więc później nie będziemy musieli się wracać po ten klucz. A tutaj co jeszcze mamy? Mamy jakiegoś tam szkieleta, a więc... zawieszony w ogóle. Jakiś. Zorientowany całkowicie. Tutaj mógłbym w sumie już jeszcze uważyć nieco przedmiotów na tym stole alchemicznym, ale to później się tym zajmiemy. Póki co zbieramy wszystkie napoje. Tutaj nawet dwa stoły alchemiczne są. Całkiem spoko. 20 zwojów biokinezy. No, 20 zwojów, no to jest całkiem sporo. Oczywiście jakiś saving się nam przyda. Jeszcze może jakiś ukryty przedmiot, tak samo jak właśnie tam gdzieś wcześniej. Ale nie, nic nie ma tutaj takiego, a więc można iść na spokojnie dalej. Tutaj mamy jakieś zwoje. Chwila. To jest albo telekineza, chyba telekineza właśnie. Oczywiście zbieramy te zwoje, te tutaj... no tutaj też właśnie... te przedmioty, których nie możemy normalnie zebrać. I gramy teraz równo 14 godzin. Dobra, tutaj już nic nie widzę takiego, co byśmy mogli pozbierać. Tutaj chyba też telekineza jest. No i co? I tutaj już nigdzie nie ma chyba nic
co by nam umknęło, a więc mamy tam zwój. Dalej. Dwie hajpie. Ok, to nie jedno hajpie w szybciutce. Rozwalimy teraz tam. Musimy poczekać na tą drugą, aż postanowi właśnie zejść na dół. A nie latać i latać. Już nawet mi obrażenia zbierają. Zrobił to. Ale jakoś poczekaliśmy hajpie. Za taką hajpie 100, no 170 doświadczenia, więc całkiem spoko. Nie narzekam na brak doświadczenia w takim razie. Oczywiście saveik kolejny. I tu już nic nie ma. A więc na spokojnie możemy się udać na górę. Jeszcze mógłbym się uzdrowić przed tym, ale dobra. Lecimy na pełnej. Tam mam drabinę jeszcze wyżej. Ale póki co właśnie tutaj najpierw chcę się troszeczkę rozejrzeć. Tutaj będzie właśnie to pismo. Tam mamy przypuszczalnie właśnie ten kamień. Ło, matko! Ale mnie uciekło. Hajpia. Fuks. I tego aktu własności właśnie nie bierzemy dlatego. Później... a później właśnie będzie chciał ten akt własności. No błąd! To się nas zabije. Ale nie zabije. Jesteśmy za silni. Ale to... No tam jeszcze jedna chyba z tego co słyszę, fruwa, więc... jeszcze chcę się udać tutaj na górę, ponieważ... może tutaj coś jest... zostało wprowadzone. Tutaj w Gothic 2 był smog. Wskakuj. Bezimienny. I tutaj może też coś będzie właśnie ciekawego. Nie. Kompletnie nic nie ma. Kompletna pustka. Słabo. Liczyłem na jakiś chociaż itemek. Jakiś. No niekoniecznie jakiś tam hiper ultra dobry, ale... jakiś itemek zawsze spoko by był. Tam już mamy dróżkę tamtą. A więc jedynie co, to możemy się wyrzucić. Chwila. Trzeba wczytać. Ale trzeba zwiedzać. Jak ja to zawsze powtarzam właśnie każdym miejscem. Ona zleci coś mi się wydaje, ale... albo dobra. My tam wejdziemy zaraz na górę, poza tym. Okay. Nowa dostawa, chodzi. Uciekaj! Bezmiennie nie dało się rady. Ajajaj, przygrałem. Słabo. No to cóż, jeszcze raz trzeba wkroczyć do akcji, nie ma co. No. Czy hajpie poszły? Jeszcze trzy tutaj gdzieś latały. A więc... a, tu jest, są. Właśnie. Też musimy zająć. I jeszcze jedna to na spokojnie.
właśnie elegancko i dobra. Tył pozostawimy w spokoju. I zbieram, co tutaj jest. No, 200 białek rudy, no myślę, że raczej mało przydatne itemki. No chociaż, no liczyłem, że większy będzie tutaj problem z rudą. Natomiast tutaj te rudy mamy pod dostatkiem cały czas, a więc trochę jest cienko. Polatamy z telekinezą, ponieważ kto wie, może jeszcze coś tutaj znajdziemy. No znaleźliśmy eliksir zwinności, z czego jestem bardzo zadowolony. Zresztą jeszcze znaleźliśmy nie tylko właśnie ten zwinności, ale też znaleźliśmy chyba życia albo mamy. A więc spoko. Jeszcze możemy się udać na górę, tam prawdopodobnie będzie skrzyneczka. Z tego co pamiętam, a więc też sobie zgarniemy tą skrzyneczkę i tą hajpę, co tam była, latała. I standardowo musimy wyskoczyć. Tylko nie zleć tam. Chodź. No. Jedna kolejna bestia, nie. Kolejne bydle załatwione. Nie no dobra, teraz jeszcze pójdziemy dalej debinką. Tylko z której strony trzeba wejść? Z tej tutaj. A więc wchodzimy. Może coś właśnie tam ciekawego też znajdziemy. No i taki myślę, że króciutki odcinek, ponieważ już zrobiłem w sumie to co chciałem, czyli zwiedziłem całą, no całą tą tutaj górską fortecę. Jeszcze trzeba tutaj, no to jest na właśnie lewo, chwila, trzeba zapisać kod. Czy zwycięstwa. Dobra. Lewo, prawo. Taki właśnie jest kod do skrzyni. A więc zbieramy tutaj te itemki, które są. I w następnym odcinku, wiecie co, wybiorę się już do w stronę nowego obozu. Tam znajdziemy kolejną księgę. Tamtą właśnie zagadkową. Z misji nieznajomej te chromanimy właśnie znajdziemy, a więc spoko, jeszcze pozostaną nam dwie. Jedna będzie na plaży, na tej plaży, gdzie siekaliśmy się z no z tymi właśnie, tutaj nawet zaskoczę, gdzie się siekaliśmy właśnie z chwilą. No i straciłem wątek. Ale się z kimś tam siekaliśmy. Dobra. Tam nie mamy nic kompletnie. Udamy się. Tutaj jeszcze może bym się wreszcie wybrał w tamto miejsce, gdzie... No, w miejsce... Chwilę. No to tej starej wieży Xerdasa, tam też myślę, że coś można by było znaleźć. Ciekawego. Nie ma tutaj kompletnie nic chyba już, a więc... tylko zwiedziliśmy cały teren. W tamtej starej cytadeli też już byłem. A więc... No nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować się tutaj jeszcze gdzieś dostać. I za niedługo na ten orku będziemy musieli już cisnąć. Walcz z prądem bezimienny. Nie, tutaj nie mamy szans z prądem walczyć, a więc trzeba wczytać. Chyba nie można tam przejść. A
Albo może? Nie no, bezimienny! Bezimienny, co ty robisz? Trzeba wyciągnąć bion i spróbować, raz. Raz spróbujemy, później już olejemy sprawę i ruszymy właśnie. A, właśnie, z nadzorującym będziemy musieli stoczyć pojedynek. Dobra, tutaj jednak chyba nie można wejść. A więc wybieram się teraz w stronę nowego obozu i tam właśnie zakończymy odcinek. A więc jeszcze kawałek drogi przed nami jest. Nie, no dobra, pójdę tędy. Mógłbym latać z telekinezą, ale tutaj już wszystko wyzbieraliśmy, a więc nic nas tutaj nie zaskoczy. Tak samo potworków też raczej nie napotkamy. Trochę szkoda, ale... No, ale co zrobić? Jeszcze mamy Teola do ubicia. Na pewno właśnie mamy Teola i tego nadzorującego mamy do ubicia też. I to już będą właśnie wszystkie... Chyba te ci bossowie, jak mi się wydaje, ponieważ... no, nie wiem, nie wiem. Tak zauważyłem, że... W każdym miejscu, gdzie... Prawdopodobnie się znajduje kamień ogniskujący, to jest jakiś boss. No, przynajmniej w tych miejscach, gdzie spotkamy naszych przyjaciół, czyli właśnie Diego, Miltena, Diego, Miltena, Goena i Lestera właśnie. Dobra, zaraz się udajemy teraz właśnie do tego. A tutaj coś mamy, czy... Pusta? Nie, jest tam twardzeń. A to ci. No, by nam umknął twardzeń jeden. Bierzemy on, oczywiście. I teraz udajemy się właśnie do tego nowego obozu. Tam jeszcze mamy... Znalazłem takie przejście przecież w sumie... No, znalazłem jakieś tam przejście, gdzie właśnie jest tam grupka szkieletów do rozwalenia, więc... Tam też skoczymy, no i w sumie niewiele tych terenów jeszcze mamy do zwiedzenia. A więc następny odcinek właśnie będzie poświęcony zadaniu nieznajomy i też właśnie tam powalczymy nieco w nowym obozie z tymi potworkami wszystkimi, które pozostały. Którym mamy poziom? Mamy poziom 18. Ten 20 poziom myślę, że jakoś nabijemy. Jeszcze zostało poza tym kilka miejsc, a jeszcze przez ten jest miasto orków, no to myślę, że ponad 20 poziom zaliczymy na spokojnie. Mamy 9 dzień, a więc za 2 dni musimy się zgłosić do Bartolo właśnie i zobaczymy jaką otrzymamy odpowiedź na te właśnie pazury. Może coś ciekawego właśnie dostaniemy. Ale dobra, teraz udajemy się tutaj. Tędy, tędy. Tam już potworków nie mam. Nie, dobra, pójdę tędy. Standardową drogą. No i w następnym odcinku w sumie też taki króciutki odcinek na pewno będzie. Chwila, wiecie co, jeszcze skoczę po jedną rzecz. Po kolejną książkę, ponieważ byłoby słabo, jakbym zapomniał o tej całkowicie, o tej książce, o tej starej księdze. Właśnie tak samo zapomniałem z tą kolumną. W klasztorze zmiennokształtnym, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. No to tam na górze mamy kolumnę, wam jeszcze ją pokażę, jeszcze przy okazji tam na pewno będziemy mieli kufejek, a więc skoczymy sobie po kufejek. Mamy starą książkę, bierzemy oczywiście. I chwilka, trzeba przeczytać, gdzie to jest. Almanach. Okej. Znalazłem twoją księgę. No i 700 doświadczenia. Wybierzemy się tam na górę, tam będziemy jeszcze mieli tego nadzorcę i cieniostwoja, z tego co pamiętam, tam pozostał jeden.
No ale póki co na tym zakończymy ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.